Majątek, nie majątek premiera, afera wizowa, przy, przy, przy przywrócone kontrole na granicy z Polską i Czechami przez Niemcy i sporo innych bieżących spraw. To jest rozmowa dnia. Ja nazywam się Paweł Orlikowski, a moim gościem poseł Paweł Kowal, koalicja obywatelska. Dzień dobry, Paweł Kowal. Panie pośle. Hmm. Przepisuje pan majątek na żonę, na przykład. Żonę ma pan majętną coraz bardziej przez pana pryzmat kariery politycznej, na przykład. A żona jest nauczycielką i zwyczajowo, chociaż nie ma takiego obowiązku, wpisuje także dochody doświadczenia majątkowego. Chcę, żeby wszyscy wiedzieli, jak to w mojej rodzinie wygląda. Ale myślę, że politycznie problem już jest poważny, dlatego że premier staje się obciążeniem dla PiS-u i rządu i dla całego. Ich obozu politycznego przed wyborami. Oni mają kłopot dzisiaj z ministrem spraw zagranicznych, który, mm -hmm. Zbigniew do, doprowadził polską dyplomację do największego kryzysu po 1989 roku. No i mają poważny kłopot z, z premierem, no, który robi wszystko wbrew temu, co oni deklarują, prawda? Dlatego, że e, urzędujący poseł, urzędujący premier okazuje się mieć ogromny majątek. Na temat którego nie jest w stanie powiedzieć, skąd pochodzi. To nie, znaczy, że, to nie znaczy, że ja sugeruję jakieś przestępstwo. To znaczy, że wiadomo, że na pewno mamy do czynienia z brakiem jawności. Z jakimiś operacjami finansowymi, które opinia publiczna po prostu chce znać. Mhm. No My mówimy tutaj o, jak ujawnią one to obrocie, nieruchomościami wartymi, no, łącznie w tym obrocie, jak rozumiem, 120 milionów złotych, z czego takiego zysku żonym premiera to miało być 21 milionów złotych. W, w, tle, w, tle w tle są działki kupione od podmiotów kościelnych. Po bardzo atrakcyjnych po cenach. Po bardzo atrakcyjnych cenach i sprzedane, i sprzedane po bardzo wysokich cenach. Czyli. I to, czego mamy prawo się domagać, czego na, o czym na poważnie mamy mhm. prawo rozmawiać, i nikt tego nie zakrzyczy z spisu, no to mamy prawo domagać się elementarnej jawności, jeżeli chodzi o. Czyli pan jest za pełną domyra. jawnością, również za taką jawnością, żeby to do, nie dotyczy to tylko żon, no, umówmy się, może to też dotyczyć mężów, żon, które działają w polityce, takiej małżeńskiej jawności, pan by chciał. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o. Yy... O dochody mężów, żon, partnerów, partnerek, to uważam, Właśnie, że. Właśnie partnerów, partnerek, również, bo tu może się okazać, że związki partnerskie, czyli takie, które w Polsce są niezalegalizowane, może będzie dobrze. E... Wie pan, co to jest sprawa legislacji, ale to jest poważna rzecz. I, nie, i, I dzisiaj, w dzisiejszych czasach, kiedy e, te kwoty są i tak przecież znane urzędowi skarbowemu i, mm -hmm. i różnymi instytucjom, to po prostu powinno być jawne i tyle. Premier mówił, że przepisywał majątek na żonę dlatego, żeby nie mieć nic wspólnego z obrotem nieruchomościami, ich wynajmem, a dzisiaj on donosi również, że no jednak... Brał udział w tym, może nie obrocie, ale na przykład przy wynajmie nieruchomości zajmował się tymi kwestiami rozliczeń. Brał w tym czynny udział wbrew temu, co. Co Jestem pewien, że sprawa jest jasna. Premier po prostu powinien powiedzieć, jaki ma majątek z żoną. To jest czysta formalność, ta rozdzielność majątkową u premiera. Wiadomo, że ani charakter to nie, jest, to nie jest przecież tak, że żona prowadzi jakąś wielką firmę, bo, bo mogłoby być przecież tak, że żona prowadzi wielką, znaną firmę. Ta firma mm -hmm. ma dochody i to jest oddzielne od premiera. Ale to nie jest ten przypadek. Tutaj chodzi o pewien kruczek prawny, o pewien fortel, który został zastosowany przez premiera czy, czy przez, przez jego rodzinę. I no taki jest, taka jest sytuacja, kiedy się jest na tak wysokim stanowisku, więc zamiast tego oburzingu, który się pojawia mm -hmm. po stronie pisowskiej, po prostu premier powinien stanąć yy, i powiedzieć, skąd pochodzi jego duży majątek. I nie, nie ma w tym nic ani nadzwyczajnego, ani. To, to powinien być standard na zachodzie. Miał, no, miał być drugi Budapeszt, ale mamy trochę taki drugi Waszyngton i drugi Nowy Jork, bo jakby popatrzeć na przykład przez pryzmat prezesa NBP Adama Gapińskiego, no to zarobki większe niż szefa FEDU, czyli takiego odpowiednika w Stanach Zjednoczonych, Jerome'a Powella, a gdyby popatrzeć na przykład na premiera Morawickiego, to szacuje się, że majątek większy niż Joe Bidena. I, 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 to, jest, i to jest powód, dla którego PiS przegra wybory, że co innego mówią, co innego robią, ale to, to nie chodzi o to, żeby komuś wypominać pieniądze. Tak, bo to pieniądze, jeśli ktoś zarabia, jest obrotny, szacunek. Żeby, żeby ktoś tutaj źle Tylko tego nie transparentnie. zrozumiał. Kluczowa sprawa w... Młodej demokracji, a Polska jest młodą demokracją, no to jest przynajmniej nie uciekać od doświadczenia majątkowego i pokazać swoje dochody i tyle. Zaraz przejdziemy do również ważnych, istotnych kwestii geopolitycznych. Ja będę pytał pana nie tylko jako polityka, ale politologa jest pan też po tej stronie naukowej, więc to na pewno będzie cenne spojrzenie na różne kwestie, a po też chyba ważnym dość spotkaniu z m.in. premierem Tuskiem Pan jest w sprawie ukraińskiej, między innymi, ale też po Afery wizowej. Ale jak pan wspomniał, że żona jest nauczycielką, jak słucha pan na przykład słowa wiceministra, który no tu w Wirtualnej Polsce powiedział, że nauczyciele, których nie stać na wynajem mieszkania w Warszawie, to lepiej, żeby sobie do Wars poza Warszawą znaleźli mieszkanie, bo tam jest łatwiej wynająć i tam pracę, żeby sobie znaleźli. Czyli jakby no szukajcie sobie gdzieś Szkoły, szkoły w Warszawie, Krakowie, dużych, ale też mniejszych miastach cierpią na brak dobrze wykwalifikowanych i opłaconych nauczycieli. Polska edukacja trzyma się wyłącznie dlatego, że wśród nauczycieli jest duży etos pracy, jeszcze pochodzący z historycznych doświadczeń polskich. Tak się długo nie pojedzie ze szkołą. Pierwszą sprawą po wyborach, i była o tym mowa, to jest podwyżka dla nauczycieli. I reforma, reforma szkół, nie w sensie przekopania ca całości, ale reforma pewnych elementów w systemach, na przykład prace domowe. Wie pan, ile osób dzisiaj podchodzi na ulicy i mówi mi o tym, że muszą brać do wszystkiego e, korepetytorów. Mhm. To jest jeden z głównych problemów, o których ludzie mówią. Do tego doprowadził Urząd Prawa i Sprawiedliwości. Ponieważ oni identyfikują nauczycieli jako swoich wrogów, mm -hmm. dlatego, że uważają, że środowisko nauczycielskie jest przeciwne PiSowi, no to, to nie dbają o nie. No, oni mają tak w głowie poukładane, mówię o PiSowcach, że jak uważają, że ktoś ich nie popiera, to oni po prostu go gnębią, albo pomijają. No ale sprawa edukacji jest fundamentalna z punktu widzenia rozwoju Polski, także mam nadzieję, że to... I ja wiem, że to będzie jeden z naszych pierwszych ruchów po, po wyborach. No, myślę, że też szkoła powinna zacząć dostrzegać nowe technologie może skupić się bardziej na edukacji praktycznej, takiej też e, kwestiach etycznych, psychologicznych, praktycznych. Ja tam jest, dużo, jest tam, jest tam dużo elementów, jeżeli chodzi o program, jeżeli chodzi o e, nauczanie, jeżeli chodzi o system organizacji szkoły, ale przede wszystkim jeżeli chodzi o e, zarobki nauczycieli. Mm -hmm. Zarobki nauczycieli są tak. skandalicznie niskie i to nie jest kwestia tylko wynajmu mieszkania, to jest kwestia wzięcia kredytu hipotecznego. Ale też nie tylko e, pieniądze, chociaż one są bardzo ważne, ale, ale frustracji co, ale jest tam dużo więcej. Jest, ale ja, ja, ja zaczynam jednak od pieniędzy. No Pieniądze są Jasne. też wyrazem szacunku dla, dla zawodu nauczyciela. Chcemy rozwoju Polski tak. musimy ściągać do zawodu nauczyciela. Poza tym to jest kształtowanie młodych ludzi, od Więc najmłodszych ja, lat spędzają ja, ja, tam więcej czasu niż. Dlatego ja nie krępuję się powiedzieć o pieniądzach. Mam Powinni ogromne doświadczenie ze środowiskiem nau, nauczycielskim. Wiele sam zawdzięczam swoim nauczycielom z Rzeszowa. Często o tym mówię i wiem, że gdyby nie dobrzy nauczyciele, nie byłoby. nie ma nowoczesnego społeczeństwa bez dobrych nauczycieli, i szkoły publicznej na przyzwoitym poziomie, bo to, co robi dzisiaj Czarnek i co robi, yy, i co robi rząd pisowski, to właściwie jest wypychanie yy, tych uczniów, którzy, których, rodzice, na, których rodziców na cokolwiek stać, mm -hmm. do szkolnictwa poza system, yy, poza ten system yy, szkół publicznych. Afera wizowa. Yy. Reperkusje tej afery sięgają już tak daleko, że Niemcy, chociaż to może być oczywiście ten mówiąc po zachodniemu trigger, czyli coś taki punkt zapalny znowu dla, dla opcji rządzącej, by uderzać w złe Niemcy, ale z drugiej strony no popatrzmy na to racjonalnie. Niemcy przywracają kontrolę na granicy z Polską, również z Czechami, by to nie był kanał przerzutowy. I to jest jedna z reperkusji afery wizowej. Niemcy, ponieważ z Niemcami mamy granicę ale reperkusje afery wizowej do, dotrą do rządów w Hiszpanii, Portugalii, Francji, wszędzie. Dlatego, że wszyscy, którzy są w strefie Schengen, będą się bali. Teraz o to, że Polska nie jest w stanie upilnować granicy. Mówię od początku tej afery, a właściwie od, yy, od kilku lat. Jeżeli ktoś poważnie traktuje Unię Europejską, to skuteczna ochrona granicy, skuteczna i zgodna z prawem ochrona granicy jest podstawą, dlatego że inaczej będziemy mieli kłopoty, bo my bronimy swojej granicy, to jest jasne, ale jednocześnie w imieniu całej Unii chronimy granicę Unii. No i teraz Niemcy skorzystają pewnie z, z tych rozwiązań Schengen, które pozwalają im chwilowo wprowadzać kontrole graniczne, ale nie zwalajmy tej sprawy, ta sprawa nie jest sprawą niemiecką w takim rozumieniu, że ta sprawa dotyczy całej Unii Europejskiej. Będą inne państwa e, chciały być pewne, bo tam wszędzie jest jakiś rząd, wszędzie jest jakieś społeczeństwo, mm -hmm. które nie chce nielegalnych migrantów albo migrantów, którzy formalnie są legalni, a w rzeczywistości uzyskali swoje pozwolenia w jakiś dziwny sposób na przykład za niesformalne, no powiedzmy, za łapówki gdzieś tam wobec jakichś firm, urzędników itd. A teraz doktora habilitowanego nauk społecznych z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, bardziej jako politologa, historyka, publicystę. Jakbyśmy spojrzeli na to w oderwaniu od obecnie trwającej kampanii wyborczej w Polsce. I bo też bagatelizuje się wagę wyborów europejskich, tych przyszłorocznych do, do Parlamentu Europejskiego, moim zdaniem jednych z ważniejszych, w kontekście takim, że Pewne ruchy, pewne nastroje społeczne podnoszą się nie tylko w Polsce, możemy mówić o Włoszech, o Hiszpanii, o Finlandii, o Francji, o Węgrzech, to już wiadomo. Jest są takie um, opcje, które mówią o na przykład, wywracaniu stolika. Może jest tak, że na takich na kanwie takich afer, jeśli ktoś rzeczywiście wywróci stolik i zacznie nam modelować Europę po swojemu, to może się okazać, że to będzie taki wyzwalacz do tego, by przywrócić. Yy, Kontrolę na wszystkich granicach, by nacjonalizować e, w, wspólnotę, e, która miała być otwarta, a powstanie zbiór nacjonalnych e, m, krajów, które będą e, razem w Unii Europejskiej planowały. Jakieś... Dzisiaj, dzisiaj dzisiaj ja uważam, że nie ma takiego ryzyka. Dzisiaj jest ryzyko, żeby pokazać, że e, jedność ma sens. Jedność to są te fundamenty, czyli na przykład wspólny rynek, i jedność to jest, to, to jest wspólna granica Schengen. No i, i wolność podróżowania, przemieszczania się obywateli. Bez tego nie ma Unii Europejskiej, bez tego to będzie fikcja. I to jest coś, to jest realna wartość, której trzeba bronić. Z tą wartością jest taki problem, że młode pokolenie już zapomniało o tym, że może być inaczej. To znaczy mm -hmm. ci, którzy dzisiaj w, uczą się, studenci, powiedzmy, że naj, najmłodsi obywatele, naprawdę nie wyobrażają sobie świata, w którym, żeby pojechać do Niemiec, trzeba no, pokazać tak. na granicy paszport. paszport, do niektórych państw trzeba pokazać wizę. Ale oni sobie wizę. też nie wyobrażają świata, w mm. których nie ma smartfonów, nie wyobrażają sobie świata, w których nie ma stałego łącza internetowego. Ale to jest, pan, co? To, jest to jest wyzwanie. E, I no, no, to tak dobrze, i... że nie, jakby dobrze, że żyjemy w takim czasie, tylko czy co trzeba zrobić, by dotrzeć z przekazem, że nie jest wszystko dane raz na zawsze. Bo pokazać, pamięć historyczna jest krótka. Pokazać, że, pokazać coś, co jest super wiarygodne, w co dawniej nawet ja nie wierzyłem, że PIS gra. Poleksitem, po że oni realnie grają możliwością konfrontacji z instytucjami mm -hmm. unijnymi, jakoś się na to szykują, że formalnie to jest bardzo proste, bo to jest kwestia jednego głosowania. Ale właśnie polexitem, przepraszam, że wchodzę w słowo Poleksitem, czy jednak rozepchaniem się szerzej w sferach w, w, wspólnoty i tworzeniem nowych regulacji Wie unijnych? Pan co? Ja bym bardzo chciał, żeby e, polski rząd ten. Na no ten już wiele nie liczę. Następny umiał się rozpychać w Unii Europejskiej, żeby umiał grać wewnątrz Unii, żeby umiał zawierać koalicję, żeby umiał raz się pokłócić, ale drugim, drugim razem zawrzeć koalicję, raz coś zablokować, ale innym razem zbudować jakąś większość. Istota polityki PiSu polega na tym, że nie umieją grać w Unii Europejskiej mhm. i szukają rozwiązania, żeby osłabić naszą obecność w Unii. I poleksid może być formalny, dzisiaj na to nie ma warunków, bo obywatele tego nie chcą, ale może być też taki, jak oni robią. Czyli że w tym nie uczestniczymy, w tamtym nie uczestniczymy, nie uczestniczymy we w wspólnej obronie nieba, nie uczestniczymy, no nie jesteśmy w strefie euro, jeszcze w czymś nie uczestniczymy i nagle się okazuje, że jesteśmy odwirowani z Unii Europejskiej. Mm -hmm. I ten proces zapisu został skonstruowany jako pewien pomysł, żeby Polakom nie powiedzieć wprost, że to, 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 jest to jest de facto wychodzenie z Unii i to jest kontynuowane. I to trzeba przerwać 15 października. Bo, to jest, bo dzisiaj istotą spraw jest ciche wyprowadzanie Polski z Unii Europejskiej. No jest jeszcze kwestia ukraińska. A to panu chyba jest bardzo bliskie ze względu na doświadczenie. Super emocji wokół tej sprawy, na granicy histerii po stronie polskiego rządu i brak skuteczności. I żeby było jasne, ja mam wiele pretensji także do zachowań ukraińskich polityków w ostatnim czasie. Ale jestem polskim politykiem, mam interesy polskie i wymagam od polskiego rządu skuteczności. I kiedy widzę premiera Morawieckiego, który się wydziera na wiecach po, po miastach i miasteczkach w Polsce i chce coś w ten sposób powiedzieć prezydentowi Zełyńskiemu czy rządowi Ukrainy, to ja się pytam, o co w tym chodzi? Czy on jest poważny? No przecież on wie, że tak się sprawy nie załatwia, że w ten sposób pogłębia tylko wrażenie, że Polska jest bezsilna. Mhm. Bo szykuje się wielka historyczna zmiana. Przecież to jest tak, że cały transport, który szedł przez Morze Czarne, będzie szedł innymi drogami. Mogłyby zarobić polskie firmy, mogłyby powstać miejsca pracy w Polsce, mogłyby wzrosnąć zarobki w Polsce, gdyby rząd umiał przychwycić ten transport, tranzyt i związane z tym usługi. A rząd zamiast tego teraz płacze i rozpacza, premier jeździ po wiecach i wykrzykuje coś przeciwko Ukraińcom, codziennie. Ostrzej, minister spraw zagranicznych mówi, że się, że się czuje obrażony, o ile pamiętam. No ja bardzo przepraszam. Minister spraw zagranicznych czuje się obrażony, a przecież to, to jakaś herbatka u cioci była i ktoś mm -hmm. się z kimś pokłócił. Minister ma być skuteczny i ma prowadzić skuteczną politykę i ma do tego atuty. Bo oni w sprawach relacji z Ukrainą mają atuty, bo Polacy pokazali, że było powstanie humanitarne, że dali sobie radę z przyjęciem uchodźców, bo Polacy się bardzo zaangażowali, bo Polska jest na szlaku tranzytowym i bez Polski jest trudno prowadzić dzisiaj politykę ukraińską, bo Polska się zaangażowała militarnie. Czego jeszcze trzeba, żeby dobrze zagrać? A oni zamiast dobrze zagrać i. Ja to może ale w czasie kampanii wyborczej politykę prowadzi się na innych trochę zasadach, a chyba prawo i sprawiedliwość też przyzwyczaiło nas do tego, ale że ja co innego w kampanii wyborczej a co innego Ja im po tego nie wyborcze. odmawiam, żeby sobie pokrzyczeli, tylko niech przy tym coś robią. A co będzie robiła platforma obywatelska, jeśli dojdzie do władzy w kwestiach nie tylko międzynarodowych, ale też tych polskich? No, to zależy, która dziedzina, jeżeli chodzi o Ukrainę, to jest proste, trzeba podpisać z Ukraińcami, moim zdaniem, na pewno dwie trzy umowy, które pokażą nasze zobowiązania wzajemne. Do czego my się zobowiązujemy, do czego Ukraińcy to nie może być oparte tylko na emocjach. To są zbyt poważne rzeczy, to jest polityka. Zrobić instrument finansowy, w którym yy, nasze firmy będą mogły zarabiać, będą mogły powstawać miejsca pracy, ale nie tylko firmy rodzinne, także na przykład samorządy powinny mieć możliwość skorzystania ze środków europejskich, po to, by współpracować w odbudowie z samorządami ukraińskimi. Tak samo organizacje pozarządowe, czyli instrumenty finansowe, mhm. odpowiednia organizacja i prawne rzeczy. Najlepiej nowy traktat z Ukrainą, ja o tym od dawna mówię. Nowy traktat z Ukrainą byłby rozwiązaniem, dlatego że jest kompletnie nowa sytuacja. Więc jeżeli chodzi o relacje polsko-ukraińskie, tak żeby one były realistyczne, mamy na to konkretny plan i on zostanie zrealizowany. A poza Ukrainą, na przykład kobiety, one będą decydowały o wyborach. My tutaj dwóch facetów rozmawiamy sobie przy stole, ale kobiety w Polsce po prostu więcej. 19,5 miliona na koniec 2022 roku z danych GUS wynika, wobec 18,2 miliona. Jeśli chodzi o mężczyzn, chociaż przewaga, to głównie dotyczy grupy 60. Plus. Na 1 października zapowiadany marsz miliona serc. Czy w tych sercach znajdzie się jakiś przekaz dla kobiet? Nie tylko idźcie na wybory, ale jak wygramy, to dla Was mamy specjalną ofertę. Ta oferta jest de facto ofertą dla rodzin. Yy, ta, oferta, ta, 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 oferta, ta oferta jest de facto yy, ofertą, bo kiedy mówimy o poprawie sytuacji kobiet, to de facto mówimy o poprawie sytuacji rodzin, o poprawie sytuacji yy, wielu, go, wie, wielu gospodarstw, które cierpią, że dzisiaj na przykład praca nie jest doceniana. Ale idąc do konkretów, jeżeli chodzi o kobiety, kwestie zdrowia i to, w, i to, i to różne elementy dostęp do. Yy, i tutaj. Kwestia KPO, czyli pieniędzy, które Polska powinna już dawno dostać. Tam jest dużo środków przeznaczonych na poprawę jakości szpitali, poprawę jakości służby zdrowia. Byłem ostatnio w Tarnobrzegu. Proszę sobie wyobrazić, że w Tarnobrzegu nie ma oddziału wewnętrznego. Nie ma szpitala z oddziałem wewnętrznym w tak dużym mm. mieście. Więc od tego zaczynamy. Druga kwestia to jest, to jest sprawa e, prawa pracy. Ja uważam, że kobiety, że prawo pracy powinno być zmieniane w kierunku e, elastyczności dla kobiet, które e, decydują się mieć dzieci. K trzecia sprawa, bardzo istotna, o tym też wielokrotnie mówimy, i, i to, to będzie, to będzie zmiana ustawy e, e, aborcyjnej w taki sposób. Jaki, jaki jest dzisiaj oczekiwany przez y, większość kobiet w Polsce, tak by znaleźć rozwiązania, które realnie pomagają kobietom decydować y, o sobie, o swojej przyszłości, w bezpieczny sposób urodzić dziecko, mieć odpowiednią opiekę, y, mieć prawo. Z tym też jest problem. Na przykład do znieczulenia okołoporodowego. Nawet z takimi rzeczami dzisiaj jest problem. Mm -hmm. A pana serce w jakim rytmie bije bardziej? Myślę tu o te wszystkie... Transfery polityczne, najpierw prawo i sprawiedliwość, później własna formacja polska jest najważniejsza teraz koalicja obywatelska, jakby miał pan rytm swojego serca politycznego, światopoglądowego, określić to ono bije bliżej prawej, środka, bliżej lewej, czy w zależności od sprawy? Ja myślę, że u mnie to akurat jest ta linia jest jasna. Ja jestem centrystą, mam poglądy jak na polskie warunki, czy jak na europejskie warunki, szczególnie centroprawicowe. i To się nie zmienia. Moje serce bije w rytm tego, co mi podpowiada sumienie, co jest ważne dla kraju. Wróciłem 4 lata temu po dłuższej o nieobecności do działalności politycznej, namówiony przez bo była no, chwila no, naukowa bardziej. Była, była chwila naukowa i wydawało mi się, że już tak zostanie Pisanie Bardzo książę. pana za to ceniłem. No ale wie pan, akurat udało mi się skończyć jako posłowi książkę, która jest chyba w tej chwili jedną z najbardziej komentowanych biografii, czyli biografię Magdaleny Abakanowicz, więc da się, to, da się to łączyć. Da się łączyć realną pracę naukową. Ale kusi ta polityka. Z, z polityką? Nie. Czy to nie, realna wie zmiana? Wie pan co, nie polityka kusi. Czy, czy zmiana jest realna? W obecnych arytmetykach sejmowa jest taka, że nawet jakby patrzeć na uśredniając D są, w moje, ja tylko to skończę. W mojej głowie to jest tak. My dzisiaj musimy od konserwatystów takich Aha. jak ja, aż po y, centrystów, konserwatystów, no w moim przypadku takiego klasycznie, można powiedzieć, politologicznie konserwatywny liberał, prawda? Bo gospodarczo y, bardzo liberalnie, ale od konserwy Czyli, do. no okej, okay, ale to do, y, do, jak jest głosowanie w musimy... sprawie liberalizacji prawa aborcyjnego do 12 tygodnia ciąży, to pan podnosi rękę, wstrzymuje się od głosu, czy głosuje przeciw? E, ja trochę nie rozumiem, dlaczego codziennie jestem o to pytany. Ja już to sto razy powiedziałem. Prawo aborcyjne będzie zliberalizowane i konserwatyści też to poprą, w imię tego, żeby nawet w imię tego, żeby było mniej aborcji bo w dzisiejszej sytuacji dzisiejsza sytuacja de facto napędza podziemie aborcyjne, obniża poziom bezpieczeństwa kobiet, niczego nie rozwiązuje. Więc nie bądźmy w tej sprawie dziećmi. Natomiast w jaki sposób zostanie zawarty nowy kompromis zobaczymy, bo sam pan widzi jakie się szykują wyniki w Sejmie. Gdy to nie, jest, to nie jest, tak, że to jest tak, że i tak będzie jakiś nowy kompromis, bo na, mm. tym, na tym polega dorosłość, że ja mam jakieś swoje poglądy, jestem mocno antyaborcyjny, wiem, że będziemy zawierali jakiś kompromis, wiem, że go poprę w końcu ym, i że będziemy o nim dyskutowali, ale wszyscy uczestnicy tego, tego procesu zdają sobie przecież sprawę z tego, że sen będzie się składał z posłów w różnych poglądach, więc jakiś nowy kompromis będzie, ale musi być nowy, uczciwy kompromis, no nie oparty na tym, co wprowadził PIS i ich Trybunał Konstytucyjny. Krótko tak teraz zapytam do TVP info, jest pan zapraszany? Ja nie, ja, ja jestem w ogóle u nich na jakiejś krótkiej liście. Mam taką teorię, że oni się w ogóle boją osób o centrowych poglądach, bo myślę, mm -hmm. że uważają, że one by za bardzo przyciągały bo... ich, y, 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 że moje argumenty zaczęłyby mają. Ale co trafiać. pan myśli w ogóle o takich sytuacji, gdy mówimy o mediach z nazwy publicznych i ludziach tam pracujących z nazwy dziennikarzami, którzy no, uprawiają tak skrajną propagandę, że aż głowa boli. A jednak... Myślę, że myślę, że oni napędzają bardzo nienawiść w Polsce. I że to jest super niechrześcijańskie i niemoralne, co robią. I widzę po każdym ich kolejnym pomyśle i ataku, na przykład ostatniej szarży, którą zaczął prezydent nazywając obywateli Polski mm -hmm. i, i świniami, czyli sugerując... I jeszcze posłużył y się prawem y cytatu. Wie pan co, mnie to w ogóle nie, nie bawią To jego gierki. Mm. Znaczy uważam, że prezydent e, sugerujący... Po pierwsze tak. prezydent, który włazi mi do tego, gdzie, na, co, na co ja idę do kina. Tak. No, to, to powinniśmy dzisiaj e, mówić. Po drugie prezydent, który swoich obywateli porównuje do świn, tak. czyli do współpracowników niemieckich czy volksdeutschów z czasu II wojny światowej. Jest czy pan to to sobie wyobraża prezydent, analogiczną prezydent, sytuację? Nie, nie wyobrażam sobie prezydent nigdzie prezydent do dzisiaj w nie powiedział, ma, prawda jest taka, sobie w prezydent nie po, nie, do dzisiaj nie powiedział, przepraszam, tylko coś... Tak Ktoś ględził, więc... ględził o tym, że to jest prawo, cytatu. No to absolutnie nie na miejscu, A cytatu. ta zielona granica w całej tej kampanii wciągnięta film fabularny, no ale wiadomo, że to jest w taki momencie, co, Ale rozgrywany. my nie zamieniajmy się teraz w recenzentów filmu, mm -hmm. bo ja akurat widziałem ten film, ale to nie chodzi o to, czy mi się jakiś film podoba, czy mi się mniej podoba, co bym zmienił w grze któregoś aktora, bo to jest stawianie konia. My bardziej chciałem zawozem. zapytać o zbigniewa Zbigniewa To jest jedna jeszcze dalej niż prezydent. Normalność, normalność w Polsce polega na tym, że rząd i ministrowie zajmują się swoimi ministerstwami. I rządzą w tych ministerstwach. I na przykład ministerstwa, które odpowiadają za bezpieczeństwo granicy, naprawdę pilnują bezpieczeństwa granicy, a nie recenzują filmy i doradzają, i doradzają nam, żebyśmy chodzili albo nie chodzili na jakieś filmy i wyzywają nas, jeżeli my na jakiś film pójdziemy. Rząd nie jest od tego, żeby organizować ataki mhm. na artystów, i ja co do zasady upomniałem się o Agnieszkę Holland, dlatego że nie mogłem patrzeć na to, jak rząd na wyprzódki po kolei każdy minister ją atakuje. Jarosław Kaczyński już chyba kilka razy. I kultura, i to jest. Polityka. Powinna być wolna nawet wtedy, gdy się nie zgadzamy Ale z wyborem jakiegoś filmu. Ale właśnie dlatego ja nie chcę wchodzić w recenzowanie filmu, no. bo chcę, żeby to wybrzmiało jasno. To nie ma znaczenia, czy to jest film bardziej lewicowy, prawicowy, taki, inny, to po prostu jest zasada że tym się nie zajmują ministrowie, organizowaniem jakichś nagonek na y, artystów, bo im nie pasuje, nie wiem, spektakl teatralny. Mm. A szczytem wszystkiego było, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, tam jeden z wiceministrów wymyślił sobie, że będzie robił jakieś pogadanki przed, y, przed sansami, czy, czy jakiś puszczał dodatkowe, nie wiem, Polska Kronika Filmowa. Ja, to to jest żart, no to może nikt to taki zrobi. Mało śmieszny ten żart, nie? To jest takie przerażające. Bo to nie bo... był żart, ale ja myślę, że trzeba zaapelować, że państwo jako dziennikarze, bo pan ma do mnie też trochę uwag, to ja do pana też mam, to może. Że wszyscy pójdziemy zobaczyć, jak minister poboży organizuje te pogadanki przed seansami. Mm -hmm. I, I tak samo pójdę i chętnie zobaczę, jak dzieło y, jednego czy drugiego artystki czy artysty. And... To jest też trochę tak, że praca dziennikarska dzisiaj a, zmieniła się na przestrzeni ostatnich dziesięciu. Ja mogę powiedzieć o sobie, to jestem ponad 10 lat w zawodzie, 12-14, w zależności gdzie początek ustalić. Nie jest to a, może wielki staż, ale już taki, żebym mógł powiedzieć, ale, jak ale, bardzo się to zmieniło. Ale... Nie, ja jedyne, do czego mogę teraz apelować, to może do rozsądku. Niech każdy głosuje tak, jak chce, ale niech pójdzie na wybory, bo 15 października będziemy wszyscy decydować o swoim życiu i machanie ręką i mówienie o tym, że to nie jest, bo mi się nie chce albo nic nie zmienię, jest błędne. A to panu I... powiem, że jeszcze jest dużo ludzi, którzy tak, którzy tak powiedzą, powiedzą, że to są ważne wybory ale później się nie zaangażują no. i rozmawiam z takimi ludźmi wciąż i, i do nich chyba faktycznie tak. chciałbym powiedzieć. Dużo słyszę o nadziei, was, że ludzie to... mówią mamy nadzieję i mówię, nadzieja to nie wszystko, to ważne jest działanie i czyny. No nie, ale proste pytanie, coś ty zrobił, nie? Co jesteś ja bardzo tej... chętnie będę chciał też rozliczać państwa, jeśli będziecie przy władzy, czy każdego, kogo, kto rządzi. Ale jeśli rządzi ktoś, kto ukrywa swoje działania, jest trudne patrzenie na ręce takiej władzy, to jest już mało demokratyczne, tyle mogę powiedzieć od siebie. Na koniec pytam męża, nie tylko polityka, ale męża, ojca, czworga, dzieci, jakiej Polski chciałby pan po 15 października, jakiej Polski chciałby pan za 10 lat? Chciałbym, żeby w Polsce było jeszcze z 10 lat spokojnego gospodarczego rozwoju, żeby w kolejnym pokoleniu nie trzeba było ciągle rozmawiać o bezpieczeństwie, tylko żebyśmy, żeby się udało poszerzyć Unię Europejską, żeby w Polsce utrzymać wzrost, żeby ludzie nie wyjeżdżali z Polski, żeby, żeby było jeszcze 10 lat, tak dołożone do tej Trzeciej Rzeczpospolitej, która się skończyła, bo myślę, że wtedy stanęlibyśmy tak historycznie na nogi, że nam brakuje jeszcze jakiejś dekady, dwóch do takiego standardu, w którym będziemy mogli sobie pomyśleć, że pod względem rozwoju, gospodarki, wolności, ale też bezpieczeństwa jesteśmy już na poziomie zachodnioeuropejskim i nie musimy codziennie się martwić, czy jakiś Ruski nie wyśle rakiety. Hmm. I to mówił konserwatywny centrysta dziękuję Paweł bardzo. Kowal poseł koalicji obywatelskiej, który w wyborach jest tak zwaną jedynką, czyli pierwszy na liście rzeszowsko tarnobrzewskim okręgu, to jest numer okręgu. Czyli na Podkarpaciu. Podkarpacie. Bardzo dziękuję panie dziękuję pośle. bardzo. Ja nazywam się Paweł Orlikowski. i To była rozmowa dnia na kolejną zapraszam w piątek do zobaczenia do usłyszenia. Zapraszam w imieniu Anny Dryjańskiej.